To tak już jest, że wszystko, co ma swój początek, ma swój koniec. Również rekolekcje kończą się, zaczynały się w sobotę wieczorem na mszy świętej o 18:00. Dzisiaj się kończą dla dorosłych, zakończone dla młodzieży. Dziękujemy Bogu Bożej Opatrzności za to, że mogliśmy szczęśliwie ten czas rekolekcji przeżyć. Ale dziękujemy księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu z diecezji Gorzowsko-Zielonogórskiej, księdzu, który jest krajowym asystentem KSM-u, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podjął się po raz drugi tutaj prowadzenie rekolekcji. Pierwszy raz miał w 2010 roku, 5 lat temu. W tym roku z powodu tego, że przyszły rok będzie rokiem Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Kraków 2016 i to przygotowanie, które już czynimy od kilku miesięcy i te rekolekcje też wpisują się do przygotowania. Bardzo ważne wydarzenie, trudne, ale bardzo ważne dla Kościoła w Polsce, ale także jest wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o religijność tych, którzy do nas będą przyjeżdżać, młodzi ludzie z całego świata. Oni też chcą się czegoś od nas nauczyć. Taka będzie duchowa wymiana darów i stąd właśnie to przygotowanie i to moje zaproszenie dla księdza Zbigniewa, żeby tę rekolekcję przeprowadził. Dziękuję mu serdecznie za to, że wywiązał się pięknie z tego swojego zadania. To takim tutaj namacalnym znakiem akceptacji były te brawa, które po ostatniej konferencji dzisiejszej były takim podziękowaniem i z tej strony też dziękuję serdecznie księdzu Zbigniewowi za to, że poświęcił tutaj czas swój i swoje serce, bo życzliwością odnosił się do nas wszystkich, do nas kapłanów i do wiernych. Służył również i w sakramencie pokuty swoją osobą, więc za to wszystko mu serdecznie dziękuję i zapraszamy go za jakiś czas znowu ponowimy może taką właśnie kontynuację tego, co było rozpoczęte 5 lat temu, co teraz w tym roku było zrobione. Wczoraj była adoracja Najświętszego Sakramentu adresowana zasadniczo do młodych, ale było sporo osób starszych, dorosłych, którzy przy wyjściu dziękowali za to, że ta adoracja była. Tak bardzo potrzeba takiej modlitwy, zbliżenia się człowieka do Pana Boga. Serdeczne Bóg zapłać księdzu Zbigniewowi. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w rekolekcjach. Oczywiście to jest zawsze mniej więcej ta sama grupa wiernych, którzy chodzą na rekolekcje i takich, którzy po prostu nie chodzą. W niedzielę są zawsze, w każdym niedzielę, ale jakoś do rekolekcji nie mogą się przekonać. Może nie mają czasu, może zajęcia takie czy inne. W każdym bądź razie dziękuję wszystkim za udział. Ja ze swojej strony też księdzu prałatowi dziękuję za zaproszenie, za zaufanie całemu zespołowi księży tutaj funkcjonujących, posługujących. Bardzo dziękuję za bardzo taką też piękną, bardzo dobrą, życzliwą atmosferę, taką braterską i takiego wzajemnego zatroskania się o to, by to dzieło wspólnie prowadzone było jak najpicie, jak najlepiej. Ja ze swojej strony także bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy jakiekolwiek gesty życzliwości przejawiali w różnych momentach, gdzieś tam zapytania tu czy tam, różne takie też sytuacje.
Także też i nawet było mi bardzo miło, że i audycje radiowe, które czasami prowadzę w Radiu Maryja, też tutaj nie jedna osoba słucha i gdzieś też do tego się odnosiła przy różnych okolicznościach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i z wielką przyjemnością prowadziłem te rekolekcje i może też będę się sam trochę więcej nawracał. Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci. Teraz celem zyskania odpustu zupełnego przed błogosławieństwem pomódlmy się w intencjach papieża Franciszka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, strzeż modlącego się ludu, oczyszczaj go i pouczaj, aby z Twoją pomocą dążył do dóbr wiecznych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. My chcemy Boga, Panno Święta, usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los.